Kolejny tytuł honorowy zasłużony dla powiatu dębickiego wręczony. Do grona wyróżnionych dołączył ksiądz prałat Józef Dobosz, emerytowany proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy, w której pełnił posługę przez ponad 30 lat. Osobiście bardzo sobie cenię takie wyróżnienie. Zasłużony dla powiatu dębickiego. Oczywiście nie myślę o sobie, ale myślę o tych społecznościach, pośród których jestem zaangażowany ponad 30 lat w parafii Miłosierdzia Bożego jako proboszcz i z takich wspaniałych społecznościach jak Duszpasterstwo Ludzi Pracy, Duszpasterstwo Solidarności, Rycerze Kolumba, Hospicjum Domowe Jana Pawła II w Dębicy, które swoją działalność obejmuje teren całego powiatu dębickiego. Stąd dla mnie szczęście, że właśnie ta piękna działalność ludzi dobrej woli, wolontariuszy, zwłaszcza hospicyjnych i nie tylko, bo oczywiście te społeczności wszystkie działają na zasadzie wolontariatu, że dużo dobrego się dzieje i to dobro zostało dostrzeżone i ono jest właśnie bogactwem naszego powiatu i naszej ojczyzny, która obchodzi stulecie niepodległości. Wyróżnienie zostało wręczone w Domu Sportu Mosir, gdzie wystawiono widowiska artystyczne. Tych miasteczek nie ma już. Wydarzenie było jedną z uroczystości z okazji obchodów Święta Konstytucji 3 maja w Dębicy. To ja mam odpowiadać za to, jaki ty miałeś